Jest kolejny shiny. Jest shiny. Jest shiny. Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon Go. I sprawdziło się to, czego nikt nie spodziewał się. A mianowicie, jednak jest dostępny shiny Clamperl w grze. Tak jest. Mi GPS przestał działać na chwilę obecną. Jestem troszeczkę spóźniony, ale musiałem wyjść drugi raz z Jerrym na spacer. W pociągu wykonałem jeden quest na Clamperla i mam nadzieję, że będę miał szczęście. Teraz, szczerze mówiąc, mam powód, żeby biegać z tymi questami, bo jednak shiny Clamperl jest piękny, a jego ewolucja jeszcze lepsza. Martwi mnie tylko jedno. Zostawiłem sobie dwa questy, gdzie trzeba łapać love diski. I nie wiem, czy z nich nie zrezygnować. Bo z tego co widziałem, to będzie ciężko je łapać. Są psajdaki, na wszelki wypadek sprawdzimy, czy każdy z nich nie jest shiny. Jedynie Pokestop na razie. Drugi nie jest. Jakby każdy nabustowany. Oprócz ostatniego. Odbieramy jeden quest. Oczywiście wraz z Research Breakthrough. Clamperl jest pierwszy zwykły. Łapać go należy. Bo ja mam sporo pokemonów, które mam w bagu do odebrania i troszeczkę zejdzie, zanim do niego dotrę. Jednak w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, jest sporo innych ciekawych informacji, które dotyczą innych wydarzeń na całym świecie, jak i też tych, które również i nas dotyczą. Ale to zaraz. Pierwszy wpis Clamperla w Pokédexie. Pierwsza minuta odcinka. Jest pierwszy, cukierki są, odbieramy questy. Jest to jeden, ale wciąż na naszym nearby niestety nie widzę żadnych love disków, więc muszę chyba odpuścić. Z żalem usuwam te questy, z żalem. Shiny i drugi również nie. I żeby odebrać kolejne questy, będę musiał odebrać Research Breakthrough. W nadziei, że będzie shiny legenda. Kolejny ho-oh i nie jest on shiny. I marnuję teraz czas, łapiąc go. A trzeba, muszę. Szczerze mówiąc, to na nim można byłoby robić questy. Rzucać great na nim jest bardzo łatwo. Jednak ja wolałem się już ubezpieczyć i odebrać kolejne questy. Aktualnie mam quest na odebranie, na przekręcenie pokestopów, który jest mega prosty, więc powinniśmy dać radę wszyscy zdobyć tyle Clamperlów, ile tylko chcemy. Więc lećmy dalej, kręcić stopy. 25 minut po czasie startu eventu. Także troszeczkę jestem w plecy, ale mam nadzieję, że jak trafię jeszcze na starówkę lub po drodze, jak będę jechał tramwajem, uda mi się ogarnąć pozostałe pokestopy w takiej ilości, ile będę chciał. Kręcimy kolejny, kończymy jeden quest, odbieramy zwykły jeszcze. A mam nadzieję, że tylko nie skończą mi się pokebole. Mam ich po quick day bardzo mało. Dwójeczka, te siema. O, siema. Love disk teraz dopiero, no proszę was, ale jednak musiałem go złapać, a nie wykluć. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, a mianowicie w momencie, kiedy wystartowałem dzisiaj z telefonem, w sensie włączyłem go, to miałem mega problem. Ekran mi wariował na potęgę. Ale ściągając szybko ochronną, o, jednak to nie była szybko ochronna. A niestety ją usunąłem. To jednak jest zimno. Więc mogę mieć problemy niesamowite z telefonem, jeśli chodzi o ten event. Ale póki co jeszcze działa. Sprawdzamy shiny jeszcze. Hello. Hello. You lost your paper. Oh, thank you. Właśnie kartka mi wypadła i tu miły pan, nie z Polski, ale pomógł mi, w sensie oddał mi ją. A na niej mam informacje wszystkie, które mam wam przekazać do końca odcinka. Jaki mamy quest? Złap 5 pokemonów wodnych. Super spot. Jak ja cię nie lubię. Tutaj Totodile's Lura. Mam nadzieję, że się złapie bez niczego. Jest. Quest kolejny. Clamperl. Zwykły jeszcze. Przy Clamperlu raczej nie będziemy chcieli używać szybkiego triku, bo jednak on przepadnie nam w questach. Lecimy dalej. W każdym razie przydałoby się odebrać wszystkie trzy questy, żeby nie marnować czasu. To jest też mega fajne ze strony oczywiście tego eventu, bo jest sporo poksów, które mogą być wodne i zarazem shiny, także dwa bonusy za pierwszym razem, za jednym razem. Ewoluuj wodne, matko jedyna. Złap Psydeka. Jest Krabi. I nie wiem, czy wiecie, ale w tej chwili nagrywam na dużym statywie, bo w dzień, kiedy doszło do wypadku z nogą, straciłem trzecią nogę w tripodzie. Shiny? Nie shiny. Ewoluuj dwa wodne poki.
Jest Pokestop, jest Quest. Złap krabiego sajdaka Greaty pod rząd. Na moje szczęście jest dosyć mały. Great 1 pod rząd, Krabi 2. Tak jest. I odbieramy dwa questy. Zwykły i drugi quest. Zwykły. Idziemy dalej. Chociaż nie, czekaj, ewolucja. Marille. Marille będą mieć 25 cukierków na ewolucję. Jakieś inne pokemony wodne mają ewolucję na 15 cukierkach? Na 12? Nie ma. Są tylko robaki i normalne. Więc będziemy musieli tu polegać na Marillach. Na szczęście je kilka mam. Tylko czemu nie pokazuje nam, że to jest ewolucja pokemona wodnego? Azuril nie jest wodnym pokemonem. On jest typem fair tylko. I normal. Właśnie zmarnowałem jakieś 30 sekund. Są 3 questy, 3 greaty, ewolucja z Pokémony. Chyba będziemy musieli wrócić do lurów. Złapany jest Krabi, nie shiny. Grejcik. Siedzi ostatni. Zwykły. Nie mam Silver Pine Berry. Więc będę miał ciężej, jeśli chodzi o zdobywanie cukierków. Tentacruel na buście pogodowym. Za to Krabi będzie chciał. Odbieramy. Jest shiny. Jest 5-2-4 i to chyba ten sam, to samo CP w momencie, kiedy wysyłałem wam grafikę w pierwszych minutach eventu. Jest pierwszy shiny. Świetnie. Pierwszy wpis shiny. Jeszcze jeden i będę miał pod ewolucję oczywiście drugiego Pokemona. Jest trzeci quest i on jest na zaważ na Rzymie. Dobra. 5 podkręconych, 3 greaty. I tyle w temacie. Numer 1. Zwykły. Mamy ananas już. Tak, mogę zagadać teraz do was, bo sytuacja, która dotyczyła Feebas Day, mogła być nie winą na Jantiku, tylko naszym przyzwyczajeniem tego, że jednak podczas takiego wydarzenia chcemy łapać potężne ilości shiny. Bo mieliśmy dostęp do dużych prób zdobycia Pokemonów, jednak 20 prób, czy to jest dużo, gdyby zwiększyli to dwukrotnie, w sensie obniżyli te progi do przypuśćmy 5, 7, 10, jeśli chodzi o te nice i great i tak dalej, to byłoby to możliwe. Oczywiście ewolucja nie może być shiny w drugiej formie. Battle in a gym. Jakie są pozytywy tego, że jest się przypuśćmy w teamie Instinct? Wiele osób może się spodziewać różnych odpowiedzi. Jednak na pewno jedną z nich jest to, zawsze w okolicy będziecie mieć możliwość pokonania jakiegoś gymu lub zbicia go. Także takie questy jak przypuśćmy pokonaj jakiegoś pokonania na gymie, będzie z łatwością wam przychodzić. Shiny Clamperl już ktoś rzucił na gyma, widzę. Bajka, że nieefektywny atak, ale ważna jest walka. Złap Magikarpia, Wilmera, Psyduck'a lub Krabiego. Clamperl zwykły. Pewnie widzieliście plakat Huntera. 29 marzec. Jakby ktoś był zainteresowany. Na radarze wciąż brakuje Wilmera, jak i też Magikarpia. Quest jednak jeden skończyliśmy na 5 samych podkręconych. I będzie to zwykły. Dwójeczka. Torcik. Greaty. Czy ja widziałem dobrze? Warto było się przejść, warto było. Odbieramy questy. Zwykły. Drugi quest. Jest shiny drugi. 518. Mniejszy niż wcześniej, ale jest drugi shiny. Jeśli chodzi o ewolucję Clamperla, shiny, obydwie mam zaliczone. Jednak będę dzisiaj próbował oczywiście nazw. I to akurat na shiny. 3 greaty, podoba mi się, ten sam quest i kawałeczek drogi. Mamy wszystko tutaj. O, tu nie możemy. Tutaj jest bardzo ładna płyta. Marszałek Piłsudski, w dniu powrotu zwycięskiego wojska, witanego radośnie przez stolicę, wyraził z tego miejsca uznanie dla Warszawy za jej patriotyczną postawę w pamiętnych dniach sierpniowych 1920. Także tutaj nie będę tego bezcześcił. Czyli mamy Krabiego. Tysiąc matko, kto ci pozwolił mieć tyle CP? Jest great.
Jeden quest ukończony. Jeszcze drugi. To jest great. Jeden. Zwykły. A nasów już nie mam. I zwykły. Też to samo CP. Podobne. Lecimy dalej. Tam. Który polega na tym, żeby zapać, jest Magikarp, ewoluuj dwa poki. Magikarp. Jakie pokemony wodne mógłbym ewoluować? And water. Tak powinienem zacząć wcześniej. Do tego cukierków nie żałuję, więc jest quest, jest ananas. Użyj 3 berry, by zapać pokemona. No to będzie trudno. Trudno będzie. 3 berry. Uno, zap, dos i mol, tres. Wszystkie 3. Odbieramy. Zwykły. Nie wiem, czy zapałem. 520 CP miał. Więc zaraz sprawdzimy, bo przypadkowo użyłem triku. I ostatni. Jest shiny trzeci. 5-3-2, rekord na razie. Trzeci shiny. Zwykłym. Bo jak sami wiemy, z questu Pokémon nie może uciec. Więc... raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Pokestopów przede mną. Później powrót, sterówka, nogi na nogach. I mamy kolejne questy, tylko że... na berry, na ewolucję i na coś tam. Chyba ten na coś tam skończyłem. Co jest najlepsze w tym questie, to że nie musimy go wykonywać prawidłowo, czyli Pokémon nie musi być zapany. Tylko po prostu wystarczy użyć nasze malinki prawdopodobnie, by jego ukończyć. Zwykły. 3 podkręcone berry, Magikarp. Kolejny niespodziewany kolega. Finion. Ale to jest moje drugie spotkanie z tym kolegą. Catch, curve. Da się wszystko zrobić w ruchu. Nie potrzebuję greatów. Nie? Tylko podkręcone. Podkręcone i użyj berry, by zapaść Pokemona. I zaliczyło nam tylko to, że użyłem berry, zwróćcie uwagę. Tym bardziej, że powinienem znaleźć Magikarpia. Quest do odebrania, bo przekręcę Pokestopa. I wszystko będziemy wiedzieć. Kolejny shiny. 5 do 2. Słabszy, ale kolejny shiny. Great. I podkręcony. Ukończony quest. Quest, który odebrałem, na pewno nie jest na greaty, a nie podkręcone, więc może być na zapanie. Wykonaj 5 coś tam. Podkręconych. Po raz kolejny. Sprawdzamy. Zwykły. Odbieramy kolejny. Battle in a ride. No to jest wyzwanie. Quest ukończyłem jakiś. Jakiś tak. Zwykły. Na 3 najsy. Kolejny raz. Na szczęście zaraz obok nas jest Squirtle. I na nim powinno iść troszeczkę próżniej. Squirtle, bardzo cię lubię. Że nie daje się tak łatwo. Raz. Zwykły. Jeszcze mamy świetny akompaniament w tle. Czarny oczęta. To coś kojarzy, no. Tu nie pamiętam. To moja jedam. Coś takiego. 3 greaty. Aha, right. Jakiś gracz jest w pobliżu, 21 level. Pozdrawiam. Dzięki tobie jestem w stanie wykonać raid tier pierwszego. Sam bym nie dał rady. I oczywiście dziękuję za takie krótkie lobby o połowę czasu. To jest chyba lepszy widok na... O ile oczywiście wam nie wytłumi. Na... Stadion Narodowy. A tutaj stoimy pod kolumną Zygmunta. Czemu gość uciekł? Następnym razem zostań w lobby. Quest. Nie. 3 questy. Greaty, Nice, Psyduck lub Krabi. Krabi jest. Greaty. Gdzie się podziały pozostałe? Wszystkie ukończone. Klapel zwykły. Mimo że mam już bug powiększony do 2000, to i tak brakuje mi miejsca na Pokémony i non stop je usuwam. A jak tam u was? Macie takie same problemy? Zwykły. 150 cukierków. Tak, zachowawczo warto mieć około 200. Dla pewności, by ewoluować wszystkie. Po prostu mieć 4 próby. Doskonała panorama. Świetny widok.
zwykłym. I dwie ewolucje należy wykonać. Zacne CP, Krabi. Dobra, odbieramy quest ostatni. Zwykły. Najlepsze są te questy na przekręcanie stopów. Bo kręcimy dwa i jest quest zaliczony. A z tego co patrzyłem, tu i quest odebrany. Catch 5 co? O, ekstra, dwa questy takie same. Także prawdopodobnie ja skończę przez godzinę kolejną jeszcze realizowanie wszystkiego co tylko mogę. Jeżeli wpadnie shiny, to do was wrócę. A finalnie nagramy samo zakończenie, bo i tak już sporo materiału jest. Zgadnijcie co? Kolejny shiny. Tak jest. Nie wiem, czy to jest piąty? Piąty chyba zakładam. Nie liczyłem dokładnie, w każdym razie chyba to jest piąty. Jeszcze dwa questy do odebrania i zaraz wszystko się okaże. Zwykły. I ostatni. Zwykły. 49 minut do końca. Działajmy. Jest kolejny shiny. Tutaj na tyle dobrze, że zaraz obok jest raid. I prawdopodobnie z tego co widziałem, może być albo Palkia, albo Latias. I Latias. Także możemy działać. Dobra, 9 minut do końca. Sprawdźmy, jakie mamy questy. Raid wykonany. Z niego jest zwykły Clamperl. 513, jaki się na nas jeszcze jest. Ostał się. Quest na zawalczenie na gymie to będzie gdzieś tam sobie zrobimy. W każdym razie ważne, żeby w ostatnich sekundach mieć wszystkie trzy questy na Clamperla. Żeby mieć możliwość oczywiście w późniejszym etapie zrealizowania wszystkiego, nawet jeżeli czas się skończy. Trzeba znaleźć dwa dodatkowe i skończyć ten event. Tak, jest już po live'ie dosyć późno i dobrze wiemy, że nazwy nie działają. Mimo, że Shinim nas Niantic zaskoczyło, tak też nazw nie wprowadziło. I mimo wszystko, żeby sprawdzić indywidualnie dla siebie, stosuję nazwy. Tu i oczywiście żaden z nich nie jest na tyle fajny, żeby wykorzystywać jego w PvP, więc ewolucje są różne. Jednak nazwy muszą być adekwatne. Żeby był Gorbys, musi być Namiko. Cukierki mamy. Ewolucja. Nie patrzę. Ma być Gorbys. Jest Gorbys. Tutaj się akurat zgadza. I wpisem nowym do Pokédexu, czyli to, czego oczekiwałem, jest akurat shiny. I teraz dla potwierdzenia mamy kolejną ewolucję. Powiedzmy ten lepszy, ten najwyższy. Kikuma. Ewolucja. I nie patrzę. Nie widziałem. Nie działa. Kikuma i dalej jest Gorbys. Już spadł? Trzeci pod rząd, serio? A mówiłem o tylko 200 cukierkach. W tej chwili zostały mi dwie ewolucje jeszcze. Trzecia ewolucja. I wy już wiecie? Jest w końcu. Siadł. Jerry. No, chce się teraz bawić. W każdym razie Entei jest. I na chwilę obecną obydwie ewolucje dokonane, w sensie zrealizowane. Oczywiście nie zapomnijcie o lajkowaniu, o subskrypcji, jeżeli jesteście nowi i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Heja!